finansowane z budżetu państwa. To oznacza, że każdy z nas zaoszczędzi rocznie ponad 2 zł ze swoich podatków. W końcu znowu będzie tak, jak w złotych latach 90. Ale za to politycy przestaną sobie kupować ośmiorniczki za nasze pieniądze. Prywatyzując partię, prywatyzujemy prawo. Nie uważamy, że obecny system jest idealny. Z pewnością wymaga on zmian, ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Na finansowaniu partii z budżetu więcej zyskujemy niż tracimy. Zamiast likwidować finansowanie partii z budżetu, domagajmy się jawności i możliwości kontrolowania dochodów, wydatków i działalności partii politycznych. Obywatele powinni wiedzieć, skąd partie czerpią środki i na co je wydają. Ośmiorniczki? Przecież one najpierw były finansowane ze środków partii. Te biedne zwierzątka nie mają nic wspólnego z finansowaniem partii politycznych. Manipulować można wszystkim.